Witam wszystkich serdecznie w absolwentach teleturnieju sprawdzającego wiedzę naszych uczestników z zakresu od podstawówki do liceum włącznie. Dla naszych uczestników przewidziane są nagrody w przypadku awansu na studia, dostają stypendium Bractwa w wysokości 500 zł, a jeśli nie zaliczą, czeka ich odpowiednia kara. Ja jestem Tutek, a to są moi uczniowie. Siema, jestem Michał, lubię miksturki oraz piękne kobiety. Siema, jestem Stazia, lubię pieski i kotki. Siemaneczko wszystkim, nazywam się Bartosz, moją pasją jest streamowanie. Oprócz tego kocham szachy, kocham kolor czerwony i czarny, a podstawówkę zakończyłem ze świadectwem z paskiem, także zamierzam wygrać ten teleturniej. Ja jestem Kuba i gram w LoL'a. Ja jestem Karolina, streamuję, piszę na Twitterze i często zapominam o wielu rzeczach, więc będę miała problem. Siema, jestem Maciek z Białegostoku, lubię gry komputerowe i sport. Dla uczestników przygotowałem zestaw 21 pytań ustawionych chronologicznie. Myślę, że możemy zaczynać na początku. Na rozgrzewkę klasy 1-3 podstawówki 68 plus 15 równa się. Może pan odpowiadać, czy coś jest to? Profesor, może powtórzyć pytanie? 68 plus 15 równa się 83. A gdzie pytanie? Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Napiszcie odpowiedzi teraz, sprawdzę waszą wiedzę. Proszę pokazać odpowiedzi. O dziwo, każdemu się udało. Pytanie drugie. 8 razy 6 równa się. Czekam na coś więcej. To jest koniec klasy 1-3 podstawówki, nie powiem tym razem. Poproszę odpowiedzi. 48 pięknie. Ja chcę tylko powiedzieć, że Stazja na początku coś napisała, a potem zmazała. Lubię takich uczniów. Przestań, ty jesteś tak, że pyta taki. 60. No jak się? Pytanie trzecie. Ile sylab ma słowo nokał i ile samogłosek? Po polsku pisane, tak zgaduję. Tak. Co to bleje z Karoliny? Ny, oky, a, ły. Co? Co? Ty teraz wyjrzałeś? A to nie tak? Nokał, a, u, ty. Wyrwanie przez ło. Jest. Co to wypowiadanie? Czy pytałeś, co to jest samogłoska? Nie, pytałem, czy u to jest samogłoska. A, w porządku. Naprawdę, ja jesteś w medycu spaski. Ja naprawdę zapytałem. Proszę o odpowiedzi. Dwie sylaby, trzy samogłoski. Pierwszy, utrata życia. Usarka. Sprawdzisz raz, czy napisałeś 3-3. Pokaż do kamery. 3-3, ewidentnie. Utrata pierwszego życia. Słucham! No. I myślę, że takie, no. Kat, ucz. Nie. No, kat, ucz. Przechodzimy do klas 4-6 szkoły podstawowej. Pytanie pierwsze. Największy kraj z Ameryki Południowej to... Meksyk jest na południu? Nie, na północ. Na północ Ameryki. W sensie w naszym pytaniu to nic nie zmieniało. Poproszę o odpowiedzi. Otóż chciałbym coś podrabić, pytajcie. Brazylia. Dobra, pytanie drugie. W którym roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę? I na gwiazdkę jeszcze, na szóstkę, kto był przed nim? Co? Takie jest zdanie z gwiazdką. Z gwiazdką. Poproszę o odpowiedzi. 1492, tak. Pytanie trzecie, klasy 4-6. Fejmem ma 13, sprzedało 500 tysięcy pay-per-view. Koszt jednego... Czekaj. To 20 zł. 500 tysięcy pay-per-view. Koszt jednego to 20 zł. Firma musiała ponieść koszty całego przedsięwzięcia około 8 500 000 zł. Ile wyniósł zysk ze sprzedaży pay-per-view? Dobrze, czy każdy obliczył? Nie, spokój się. Dobra, mam. Dobrze, nie, poproszę, się stresowało. Poproszę odpowiedzi. 1,5 miliona. Tak. Półtorej. Ile wynosi miara jednego kąta w trójkącie równobocznym? PDW. PDW. U podstawy. O kurde. To trochę zmieniło.
Co? Dobra, poproszę o odpowiedzi. Bardzo dobrze. Pytanie piąte, klasy 4-6. Proces wytwarzania pokarmu z dwutlenku węgla i wody przy udziale światła to... Jestem pamięta! Kurde! Czuję się tak zapomniałem. Poproszę o odpowiedź. Zapomniałam, ty się nazywa. Fotosynteza. Dla osób, które nie znają uczniów, Karolina mówiła, że jest bardzo silna z biologii. Ale geografia i historia są słabą stroną. Pytanie szóste. Fotosynteza. Ostatnie pytanie z klas 4-6. Największe zwierzę świata to... A czy nazwa sugeruje, że on może być naprawdę duży? To jest pytanie z klas 4-6. Zapisz po prostu. Zapisz, nie kompromituj się. Już ile duży, jest duży. Czy to może być obelga? Tak, to, tak, to była obelga nawet. Zależy ile kto waży. Excuse me? Wow. Dobra. Kurwa. Poproszę wasze odpowiedzi. Co dalej? Okej, nikt nie napisał dokładnie, bo jest to płetwal błękitny. To wielor! Daje 30 ton, ale jest to wielor, tak? Tylko jest to że... waleń sam sobie? Waleń jest wielorybą, to jest inne określenie wielorybą. Każdy dostał się do klasy 7-8 podstawówki. Jezu. Pytanie pierwsze. W którym wieku, nie trzeba podać roku, wystarczy wiek, miało miejsce powstanie listopadowe? A rzymski nie musi być, czy nie? W takim razie poproszę o wasze odpowiedzi. Ale to 19? 18 jest tu napisane błędnie. 18 błędnie. 1830 rok, dobrze podałeś. Ale jest to 19 wiek. Ale zmienimy zapytanie. Jak mogłeś napisać dobry rok, a zły wiek? Bo napisałem dobrze na początku i pomyślałem, nie, jak 18 na początku jest to 18 wiek, logiczne. A który rok? Co? Nie jest? 1830. Skąd się w listopadzie nie było? Nie było. Dokument zawierający 95 tez, ogłoszony w 1517 roku w Wittenberdze, który zapoczątkował reformację w kościele i powstanie m.in. protestantyzmu, napisał... Do jakiej podstawówki wychodziliście? Ja pierdzę! To już takie gimnazjum. To już gimnazjum. No, to jest stare gimnazjum. Dobrze. Poproszę o odpowiedź. Ale tylko tego znam. Ale jeszcze trudno. O tak, no Luther to jest tak. To... Ja źle piszę po prostu. Marcin Luther. To jest Marcin Luther King. Marcin Luther King. No. No, Marcin Luther King. Nie, no, Martin Luther King to był nie, później, Luther. To był aktywista z lat dwudziestego. Marcin Luther. Tylko sprawdźmy to. Marcin Luther King. Luther, dobrze. Marcin Luther King. A nie. To jest inny? O. A w którym to był roku? Ale ja i też się nazywa Marcin. Tak. Nazywa się też Marcin. Ale wiecie, nie, czekaj. Martin Luther z... nie wiem, no. Nie no, Nobel w 1964, ale w 1914 miony na drzwiach powiesił za tezę. I still have a dream. Błędna odpowiedź u Kubusia. Karolina, jaką miała odpowiedź? Luther. Tylko, że się im maznęło. Tak, to ze stresu. Dobrze. To lu, to... Te, to ry jest takie. No, takie, tutaj jest takie ry. Czy w trójkącie prostokątnym jedna przy prostokątna ma 3 cm, druga 4, oblicz długość przeciwprostokątnej. Już. Poproszę o wasze odpowiedzi. Wszyscy mają 5, tak? 5. Dobrze. Pytanie czwarte. Z klas 7-8. Kto jest autorem znanego obrazu Słoneczniki? Bym mógł dać podpowiedź, co to wygląda. Ja chyba mam skarpetki z... Na sobie teraz. Nie, na sobie teraz. Tak, tego może, tak, dokładnie. A mogę pokazać stópki do kamery? Znaczy, bo to jest poważne pytanie. Może, mam... że jako content premium przewidujemy to. To jest gwiździ scenoc. Bardziej sobie poproszę o odpowiedzi. Van Gogh. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, powiedziałem, że zaliczę. Pytanie piąte. 20% pewnej liczby jest o 5 większe od 10% tej liczby.
Ile wynosi ta liczba? Nie. No to ciężko. Nie. Rozpisz sobie. Powiem tak, jeśli nie rozumiecie, co tu przeczytałem, to nie rozwiążecie tego. Czy to jest liczba dodatnia? Tak. Kurde. Dobra, ostatnie 15 sekund. To rozliczyłem. Dobrze, poproszę o odpowiedź. Nie. Ja nie mam. Dobrze, stacja ma x równa się 1. Może pójdziesz do profesora na korepetycję z matematyki. Do tego? Dziada? Poprosimy wodziankę potem o dodanie wody dla Kubona oraz dla nieuczesanej. Co sprawia, że woda jest gazowana? A jest tam litera sy, czy nie ma? Kwas siarkowodorowy jest. Czy podałby mi pan szklaneczkę? Jasne. Dobra, poproszę wasze odpowiedzi. Czy taka jest satysfakcjonująca? Gdzie tu S? A kubuścowa? Proces nazywa się nasycenie dwutlenkiem węgla. On nie ma źle, jak ma dwójkę na górze? A co za różnica? Było pytanie o proces, bo mam nasycenie, czy nie było? Nasycenie dwutlenkiem węgla, tak. No, no, Karolina, nie powinieneś wylecieć wcześniej z tej klasy? Dobra, nie, ja tylko się pytam na przyszłość. Wszystko masz i daj na dole. Łysy jest koks. Nie, łysy jest super, to nie? Pytanie pierwsze. Z liceum. Ile par żeber ma człowiek? Kto się rozbiera? Par. Kurde, jak policzę sobie. Ja za gruby jestem, ja nie policzę na sobie. Poproszę odpowiedzi. 12? Tak coś czułam. Ja dam 7 na początku, ale... To jest 22? Mhm. Okay. Jest 12, ale jest to bardzo podejrzane, że 4 osoby, które widzą koleżankę, która coś pokazywała, mają poprawną osobę. Sarko, nie zdam do kolejnej klasy. Ulala. Pa, pa. Więc czeka go... O Boże! Ciblowanie! Poszło? Co ja powiem mamie? Co to stoją? Drużytasz, jak jest kompletowsze. Stary, jak teraz wiem, jaka jest, wiesz, kara, to zdam na pewno do ostatniej klasy. Sarko, jakbyś mówił, jako ostatnia wola, tak? Teraz z sprzątaczką zostałem, tak? Przecież mi... No jak nie zdałeś matury nawet, to chyba... Ale to streamerem, jak wolisz. Spary, nie mam schowane. Pytanie drugie, klasa liceum. Kim była Izabela Kłęcka? Zaliczę. Ściąganie. Ty, bo my na YouTube jesteśmy, ja z cenzurą napiszę. Aha, dobra, to ja to w ogóle zmarzę. Poproszę o odpowiedzi. Ale napisałem. Poproszę o odpowiedzi. Ale potem wymazałem. Bardziej odpowiedź pani Karoliny jest właściwa niż twoja. Mimo, że to jest podobne. Na Podlasiu u nas się nie uczy po prostu. U nas na Podlasiu ma królową. Nie, no jest to ogólna pojęta wiedza, która też jest zaliczana na maturze. No to było tylko, że... Ja to widziałem. Bohaterka lalki. Lalku, ty nie zaliczyłeś? A my zaliczymy. Okej. Okay. Nie zaliczyłem odpowiedź Kazmaka. A co ty miałeś? No, że bohaterką lalki. A, no. Dobra. Pytanie trzecie. Liceum, oblicz przyspieszenie samochodu, który w ciągu 10 sekund od chwili ruszenia osiąga prędkość 144 km na godzinę. Wartość podaj w metrach na sekundę kwadrat. Metrach na sekundę kwadrat. A pierdolem. Z taką prędkością by na księżyc doleciał. Ja po matfizji jestem, ja pierdolę, jaki wstyd. Dobrze. Poproszę o odpowiedzi. Ja mam... U Karolicy jest... 240. 240 to też dla kosmosu. Anastazja? No tutaj coś tak... Proszę pokazać wszystkim. XX... Nie wiem, bo nie zdążyłam. Aha. Dobrze, proszę odłożyć tabliczkę. To, ej, ja powiedziałem... Uuu, kiblowanie! Proszę złapać, żeby tutaj... 4 klimaty policzyłem na 10 sekund. O, 12 metrów na sekundę, mogę sobie już teraz robić. Poproszę mnie przepuścić do swojej koleżanki. Proszę nie pójść już. Gdzie? O kurde! Weź, bez rykoszetów. Proszę to przytrzymać. Cześć. Cześć. Jestem po matfizie. Widać.
Masz męską. Wszystkie życie? No tak. Gra w szachy. Naprawdę? Naprawdę. O proszę. Pytanie czwarte. Liceum. W jakim parku narodowym znajduje się Maczuga Herkulesa? Ja wiem, gdzie znajduje się skała skurczyn. Ona się znajduje w Tyńcu. I to jest całkiem blisko, mi się kojarzy. A jeśli nie? Sprawdźmy, czy kojarzysz, bo jeśli kojarzysz, to będziesz pierwszym uczestnikiem, który dostanie stypendium. Mój, lecę. Czy jesteś gotowy? Tak. To proszę o odpowiedzi. Ja chyba zmemowałem. Ja puszczę Białowieską, jak co? Ojcowskim parku narodowym. Dobra. To jednak nie wiesz, czas. I nie jest to Jurajski, ale... ale serio mi się każe Jurajski, to jest koło Częstochowy, kurczę. Czemu pijesz? A, nie będę pijał. Ty już nic nie masz prawie, to co ty? Uważaj, bo tu możesz dolaję, się podnieść. Mogę dolać? Nie, nie, nie trzeba. Nie, no, ale z tą Łęcką, to moim zdaniem powinienem mieć jeszcze jedno życie. Wokulski też. Wygraj to dla nas! Rozumiem, że zostały dwa życia, dwa pytania. Muszę odpowiedzieć na jedno przynajmniej dobrze, żeby móc tak cieszyć się z zwycięstwa. W innym przypadku czekać się kiblowania. Czy jesteś gotowy? Jestem. Dobrze. Pytanie piąte. Liceum. Gdzie i przez kogo został podpisany Pakt Trzech? No dobra, no miejsce będę strzelał, bo nie wiem, więc podkreślę, dobrze, gdzie to będzie miało miejsce. I to proszę pokazać. To był pakt Ribbentrop-Mołotow? Włochy, Niemcy oraz Japonia. Państwa osi. W Berlinie. W Berlinie. No to tu. Trzecia opcja w ogóle. Austria tam nie brała udziału. Włochy, Niemcy, Japonia. No dobra. Tak. W Berlinie w 1940 roku. Lubisz matematykę czy nie? Ona mnie nie lubi, ale ja ją lubię. Sprawdźmy to. Pytanie ostatnie. Oblicz miejsca zerowe funkcji 4x kwadrat plus 2x równa się 2. Ostatni raz rozwiązywałem coś takiego, jak to boomersko brzmi, nie? Tak mi tata zawsze mówił, jak chciałem pomocy z matematyki, że on ostatni raz obliczał to 100 lat temu, załóżmy, bo to ja liczyłem to z 6. Mimo że jestem na studiach, to jakoś to przeskoczyłem. No może 4. To było za czasów naszej podstawy. Nie wystraszysz mnie. Chowaj ten kibel. No dobra, no. Pokaż wszystkim. Masz do wyboru stypendium. Lub kibel. Albo kibel. Coś chyba stypendium chowam. Chyba tak, no bo wyszło mi 8 i minus 8, bądź 2 i minus 2. Wyszło ci takie miejsce zerowe. No ostatnio. Ale byłeś blisko. Jaki jest wynik? Minus 1 i 1 druga chyba. No to nie będzie. Muszę tu przetrzymać. A ile uczcie delta? Ile ci delta wyszła? 32. 36. Było warto. Już byłem pewny, że ktoś dostanie to stypendium. To byli absolwenci. Dziękuję bardzo serdecznym gościom, którzy chcieli wystąpić. Wysy! Wystykuj!